Co ja mogę o tej grze powiedzieć? Chyba najlepszy i ogólnie najstarszy fan game FNAF-a. Tylko że w wersji remastered. I tak, ogólnie, tak jak mówiłem, ten fangame jest najlepszy i najstarszy fangame FNAF-a. Tylko że ja gram w wersję remastered, ale i tak, no, będzie fajnie. A więc ja klikam New Game. W ogóle nigdy nie grałem w Fortnite at Candy's. Candy's Burgers and Fries. Okej, czyli to jest taki jakby McDonald's. Family Restaurant looking for security guard. Okej. Pierwsza noc. Wow. Oh. Ha! Mam jakieś... Ha, czy to jest takie jakby fun... Okej, takie jakby fungi? Ja mam takie pytanko, czemu mi... Bo jakby ja tej gry nie ogarniam i... Nie wiem właśnie... O! Kamery się włączyły, jej. Niestety nie będę wam tłumaczył tego, bo nie rozumiem, co on gada. Ej, ale nie wiem, jest jakieś światło do włączenia, czy na czym ta gra ogólnie polega, bo... nigdy nie grałem w Five Nights at Candy's. I również nie oglądałem. Dobra. Okej. Dobra. Okej. Dobra, wysłuchałem sobie Fungaja i jakby nadal nie rozumiem, jak mamy z tych drzwi korzystać. Wiem na pewno, że tak jak we FNAF-ie nie możemy ich po prostu spuścić z oka. Musimy no mniej więcej cały czas patrzeć na ich kamery. I właśnie jak tak sobie zrobimy, to chyba włączymy sobie Night Vision. Tak, dokładnie. Musimy trzymać się pod kamerą 1 i 11. Bo tu jest jakby, nie wiem, taki Foxy, a tu jest, tu są właśnie te główne animatroniki. Tak jak mówiłem, nigdy nie grałem we Five Nights at Candy's i jakby, no, nie znam ich imion. Ale wiem, że na pewno któryś z nich to
O, dobra. Candy i Kindy. No spoko. Candy? Candy Palasu. Dobra. Niebieski to Candy, a różowa to Kindy. Dobra, rozumiem, rozumiem. Czekaj, to jest Candy. A co się dzieje z Kindy? Kindy? Kindy jest tu, dobra. 9 i 12. AM. Czas mija mniej więcej tak jak we FNAF 3. Coś w tym stylu. Dobra. Git to wszystko tutaj działa. Jedyne zastanawia mnie, czy to jest animatronik, czy to jest jakaś lalka. To jest w ogóle burger. Podobnie jak cupcake z FNAF-a, ale to jednak nie to. W ogóle możecie napisać ciebie się na filmie FNAF-a, bo ja byłem wczoraj. O kurde, ocena tego filmu to jest takie 11 na 10, mega mi się podobał. Tylko nie było złączone to z fabułą z FNAF-a, ale właśnie to dobrze, bo ja na przykład grałem we prawie wszystkie części FNAF-a, też przeszedłem wszystkie prawie, to prawie wszystkie części FNAF-a. I no, ten film nie był zupełnie. O kurde. O kurczę. Dobra. Jej. 6 AM. Co się dzieje? Loading feed. Okej. Co to jest? O Jezus! Czy to jest marionetka? Czy to jest taka zabawa jak Funway w Plushtrap? Czy o co chodzi? Bo powie. O Jezus! No kurde! Okej? Nie wiem, czy. Mieliśmy coś zrobić z tą marionetką? Chyba nie. Dobra, druga noc. Powiem szczerze, że o dziwo, ta gra jest mega zaskakująca. I jakby. Dobra. Może posłuchamy tego. Dobra.
Słucham se teraz Fongaja i może się nauczę czegoś. Aha. Dobra. Z tego co widzę z słuchania Fongaja to na tyle. Dobra, wiem o co z tą grą chodzi. Jakby to powiedzieć, to gdy zobaczymy oczy, musimy szybko zamknąć drzwi. Dobra, dobra. Wszystko jasne. Nauczyliśmy się czegoś z tego Fongaja, warto go wysłuchać. Kurde. Co to ja? Czy to jest Foxy? O kurde. Oczy, oczy, oczy. Dobra, już nie ma. Nie mam pojęcia, co to jest za małpa. Czy to jest Foxy, czy kto to jest? Dobra, ten se tu siedzi. Gdzie jest Kindy? Kindy? Kindy, o, to jest Kindy, Candy, ten typek i małpa. Kim ty jesteś? O kurde. No to fajnie. Jakaś małpa mnie atakuje. Nie wiem, kto to jest. Wolę nie wiedzieć. Pingwin! Nie, no dobra, Fongaj mówi coś o pingwinach, ale o małpie nic nie gadał. Pingwin tu w dodatku jest. Zamykaj drzwi. Ta małpa się rusza? Czy niezbyt? Dobra, każdego mam na kamerze. Jest 3 AM, więc raczej nie zostanę zjumpscarowany. Lecz... Kurde. Ha, czyli musimy jednak chwilę te drzwi potrzymać, rozumiem. Pingwinek wrócił na miejsce. Chyba to jest jego miejsce. O, małpy nie... O, wolałem już jak ty, małpo, byłaś tam. Dobra, rozumiem, czyli małpa to jest również taki normalny animatronik. Gdzie jest Candy? Tu jest Candy. Candy się patrzy w moje drzwi. Candy'ego już nie ma. Gra jakaś bardzo dziwna muzyka. Czuję jakby zaraz pingwin miał mi wbić przez okno. Ale... Nie, co to? Ty, co to było? Czy to był ten mały pingwin? Tak.
No, to był chyba on, bo te oczy były tak nisko postawione. Okej. Aj. Naprawdę, jakby zaskakująco fajny fangame. Nie spodziewałem się, że znajdę taki fangame, na którym można by było nagrać nawet dwa odcinki. Albo i trzy. Z tego co wiem, było też Five Nights at Candy's 4. 3, 2 i chyba tak dalej. Nie wiem, czy coś się zmieni, ale jeżeli będziecie chcieli. I gdy dobijecie pod tym filmem 5 łapek do góry, to może nagram właśnie Five Nights at Candy's 2. Albo wy mi po prostu napiszecie, jaką część Five Nights at Candy's chcecie. No. Szósta AM. Ta, znowu jest to chyba. Ja to będę nazywać Fun with Marionette. O kurde. Error. No video input. Nie ma wideo. Jakiś jest error. O kurde. Nie wiem, czy przez to YouTube mi nie zbanuje kanału. Na wszelki wypadek wam to najwyżej zamarzę, albo nie wiem. Może jakoś się uda, albo to zostawię. Żebyście też to widzieli, ale. No trudno. I teraz tak. Myślę, że ogólnie trzecia noc będzie ostatnią nocą, którą sobie dzisiaj zagramy. Ale nie wiem, bo mega wciąga. Dobra, mutujemy sobie typa. Już rozumiemy, odpalamy Night Vision. I tak. Czy tej nocy pojawi się jakiś nowy animatronik? Nie wiem. Tak, szczerze jest bardzo duża szansa, bo w drugiej nocy pojawiła się ta małpa i ten pingwin chyba się uruchomili. O, to jest ten pingwin. On się jakoś skręcił chyba. Chyba to jest on. Nie, co? Poczekaj. Nie, to nie jest on. Pingwin już zagląda do biura. Co jest? Pingwin to jest najbardziej ruszający się animatronik? Nie wiem, jak mam to nazwać. Tak trochę jak Bonnie. Dobra. Mam was pod kontrolą. Tak jak mówił Fongal. Nie mogę z was spuścić oka. O Jezus. Pingwina tu nie ma, czy ciebie? Małpa. Pingwin na mnie poszedł. Małpunia też, co? Co to, co to, co? Co, co, co? Takie kombo było aż? Jeju, ja nie ma was. Nie wiem, gdzie wy jesteście. O kurde, tamten się uruchomił. Dobra, czyli jednak miałem rację. To jest animatron. Ja mam pytanie. Takie jedno skromne pytanie. Czy to był Springtrap? Spring Candy? Nie wiem. Ha. O kurde. Aha, czyli to jest tak jak Foxy. Co jest? Czekaj, czy to.
Czemu tu jest Freddy Fazbear? Okej. Powiem wam szczerze, zaskoczyło mnie to, że ten, nazwijmy to Foxy, bo to był Foxy. Od razu, gdy go nie było, coś mi wybiło szybę w biurze. I gdy go od razu nie ma, dobra, już wiem, po co jest ten vent. Będę przygotowany na następny odcinek z Five Nights at Candy's. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że chcecie więcej fangame'ów z FNAF-a. I powracamy do pierwszych odcinków mojego kanału, czyli najdokładniej FNAF-a. No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I do widzenia. Cześć.